Panowie, dobrze wiecie, że nie ściągałbym was tutaj bez powodu, bo Admiros ma tutaj daleko, a Przemek jeszcze dalej, żeby tutaj dojechać. Całe 8 minut, a on tylko 1,5 godziny. Chłopaki, otóż wiem, że interesujecie się Hagim Wagim, więc teraz wam pokażę, byczku, co się wydarzyło na Hagi. To jest coś pięknego. No nie wiem, chłopaki, jak dla mnie to jest kryminalista, to jest jakaś dziwna istota. To przyjaciel. No, ona poluje na ludzi. Ja myślałem, że my będziemy się z nim kumplować, bo tak w grze było chyba. Ale my już kumplować z Hagim Wagim? No tak. Hagi to ziomal. Chłopaki, ale w prawdziwym życiu teraz jest i stanowi zagrożenie. On wyszedł z gry. Czyli on nie był tym dobrym. Nie, on jest na hali i chce sterroryzować świat. Zobaczcie, co się stało. On się tutaj, patrzcie, no. On tutaj idzie i się włamuje. Widzicie to? Otwiera bramę. To jest kryminalista jakiś. No on się tutaj włamał na hale, no, ale wierzę, patrzcie, co? Ja czekałem. Dzwonię policję. No nie stać, tam ale... to załatwimy. Ja tutaj czekałem, widzicie to? No. Jestem tutaj i patrzcie, włożyłem go do więzienia. A wiecie, gdzie jest złapałeś to więzienie? Złapałeś go? No złapałem go, stary. Stary, jak ty to zrobiłeś? Przecież on jest... Chodźcie, chłopaki, to nie jest daleko. Co jest? Panowie, to więzienie z nagrania jest tutaj. Co? Tu jest Hagi Wagi. Ale tu nic nie ma. Ja nie mam. Co? O! Widzicie? Odsuń się. Jest zamknięty. Dobrze, że tutaj są kraty. Ty jak ty go złapałeś? To jest niezniszczalne więzienie z kartonu, więc nie ma szans się stąd wydostać. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku damy Hagiemu Wagiemu kilka zadań, które jeżeli wykona... Ej, on kradnie, Jaki on jest potężny. On jest jakiś strasznie agresywny. Areszt. Areszt domowy. Areszt jakiś Szczecinie. Jeżeli Hagi wykona nasze zadania, będzie mógł się wydostać, ale dopiero, jeżeli udowodni, że jest dobrym Hagim Wagim. Jeżeli mi nie wierzycie do końca, jak Hagi Wagi jest zły, to wam to udowodnię. Na poprzednim odcinku Hagi Wagi ukradł to, naszą ulubioną zabawkę. To jest ulubiona zabawka. No zostaw to. Świnkę Pepe ukradł. A patrzcie, jak ona jest. Nie wyjdziesz. Patrzcie, jak ona jest fajna. No jak można ukraść taką fajną zabawkę? Takiego słodziaka? No właśnie. Nie wierzę w to. I co? Teraz będziesz tu siedział. To na zawsze. Na zawsze. Jesteś uwięziony. Mowa frajerska. Tak się wysuszysz jak ci dwaj Hagi Wagi, co byli tu przed tobą. Nigdy go stąd nie możemy wypuścić, on jest nienormalny. Ale najgorsze z tym wszystkim to, że on teraz nie będzie mógł spuścić wody, będzie śmierdziało tu teraz. Hagi Wagi popsuł kibel. Teraz nawet się nie załatwisz tutaj. Wstawaj, zestrałeś się. Nie, patrzcie, co on zrobił do kibla. Ej, to może lepiej go wypuśćmy jednak. Nie, ale... No, ale śmierdzi, fu, czujesz to? Dobra, ej, dobra, słuchajcie. No. On musi robić te zadanie, naprawdę, dobra. To Admiros, wymyśl mu jakieś pierwsze zadanie. Dobra, jakieś zadanie, muszę się chwilę zastanowić. Ty byś może coś z kartonu wybrał. O, tak. Tam są ukryte rzeczy, które pomogą ci rozwiązać zadanie. O, otwieraj. Co jest tym chłopem? Nic nie znalazł, on jest jakiś głupi. Tak, IQ na minusie. No. Co? Ej, on co, nie wie, co ma szukać właściwie. Dobra, Przemek, daj mu podpowiedź. Dobra, słuchaj, Hagi Wagi, musisz znaleźć w tych pudełkach Co? Ostrożnie. Dobre Hagi Wagi, patrz na świat za krat. Musisz znaleźć trzy zabawki i nóż, którymi rozprujesz te zabawki. I to jest twoje pierwsze zadanie. On chyba totalnie nie rozumie. No. Rozprój kartony. Tak. Rozprój, tak. Bo ty jesteś zabawką, więc teraz masz psuć zabawki za karę, że byłeś taki zły i popsułeś nam kibel. Ty, jak dziwny. On chyba powoli rozumie, o co chodzi. Zaraz. Pierwszą zabawkę. Hagi, tutaj, Hagi, to! On szuka, chyba mu się to uda. O nie! Rozpruwa zabawki! Co jest? Rozpruwa to! Jaki on silny, biedny bałwan. Dobrze, że te kraty są takie mocne, nigdy się nie wydostanie. A to są Olafy w ogóle! Ola. I są ulubieni przyjaciele, no! Nie no! Ej, z tej mojej już wypadła chyba wcześniej bateria. O tak, znalazł pierwszą! Dobra, jeszcze dwie musisz znaleźć, odkładaj je w bezpieczne miejsce. Dobra, Hagi, szybciej tego szukaj! Rozumiesz? Szybciej! No mówię! Wiem, że on jest głupi, on nie rozumie. Znalazł! Patrzcie, będzie otwierał. Dawaj! On tak się rozprawia z zabawkami. On gołymi rękami to rozpruwa. Co za ty? Co za siła? O kurde. No dawaj! To nie jest trudne, dawaj! Dobra, już miałem strzelać. Brawo! Co on robi? Co on otwiera? Mocna czacha. O kurde, więzienie popsułem. Czekaj, muszę to naprawić. Jesteś w zmowie z Hagi. Nie! Co ty robisz? Zaraz nóż! Co jest do rozprawania? Ostrożnie!
jeszcze z tym nożem. Ty, jeszcze jedna zabawka, otwieraj ją. O kurde, co on robi? O nie! O! Co on zrobił? Wyrą. Jaki to ty? Jest szaleństwo. Wyrą. Mam tutaj. Rozprób go. Ej, dobra, chyba znalazł wszystkie baterie już. Tak, sięga ostatnią baterię. Szybciej, Kali, szybciej, bo... Trzy baterie. No, masz szczęście. Udało się, gratulacje. Są, dobra, drugie zadanie mu dajemy. Dobra, szykuję Hagiemu drugie zadanie. Jeżeli ma się stać człowiekiem, to musi umieć rzeczy robić takie, jak robią ludzie. Czyli nauczymy go teraz strzelać z Nerf Guna, bo chcielibyśmy się z nim bawić, jak już będzie dobry po wyjściu z więzienia i po jego resocjalizacji. Przemek, układasz to, układasz. Przemek, co ty zrobiłeś? Ta broń nie jest dla ciebie. Nie. Przemek, układasz to, Już, układaj to. Po prostu ty to powinieneś serio ale siedzieć. Ale ja chciałem zatestować, działa. Co ma nie działać? Ja to przecież te... A ta broń nie miała mieć baterii. Dobra, czekajcie. Ale dobra, zanim to damy Hagiemu, to ja muszę z niej wyciągnąć baterię, ponieważ jego challenge'em jest też włożenie baterii, które sam znalazł do tego Nerf Guna. Hagi! Dawaj! Stawaj! Masz tu broń, najpierw musisz wymienić baterię na swoje, a potem masz tyle strzałów, ile jest z magazynku, żeby rozwalić te oto wieże. Wtedy twoje drugie zadanie będzie zaliczone i pozostanie ci jeszcze tylko kilka, aby wyjść na wolność. Świnkę. To jest najważniejsze. Tak, jeżeli trafisz świnkę, zostajesz tu na 24 godziny. Dokładnie tak. Panowie! O! Wymienił baterię! Dobra. Nie ma pamiętaj, że... Co? Ej! Opuszczalał! Trafi? Nie ma szans. Nie trafi. Kończyły mu się naboje, to za debil! No i co? No i co? 1-0, 1-0. No co jest z tym Hagi Wagiem? No nie da się go zresocjalizować! No. Co się tu dzieje? On się cieszy, że jest cały czas zły! Z czego on się może cieszyć? Masz być dobry, rozumiesz? Zresocjalizujemy cię i tak! Nie trafiłem! On chce to rozerwać! Ej! Sorry chłopaki, odbiło mi. Przesadzasz. No sorry. Po tym będzie jeszcze bardziej agresywny. Nie potrzebujemy cię w naszym Dobra, mamy jakieś 2 godziny spokoju, dlatego że ten Rój ogłuszacz nie jednego już ogłuszył, naprawdę. O kurde. Ej, wpadłem na genialny pomysł. Dobrzy ludzie grają na cymbałkach, bo nie ma nic przyjemniejszego niż dobra gra na cymbałeczkach. Myślisz, że da sobie radę? Nie, mylisz się. Ale to mnie uspokaja, jak słyszę cymbałki. Dobrzy ludzie grają na nerwach. No to jest piękne, więc jeżeli Hagi Wagi będzie w stanie tworzyć piękną muzykę, to znaczy, że sam w środku jest piękny. Tak, to się zgadza, bo to świadczy wtedy o inteligencji. Stary, muzyka jest z wnętrza człowieka albo Hagiego Wagiego, prawda? No właśnie. Więc musimy sprawdzić, czy ma duszę. Aha. Jeżeli zagra, to znaczy, że ma i jest dobrym człowiekiem. Dokładnie. Dobra, idziemy do niego. Dobra, mamy cymbałki, jeżeli mu je damy i zagra na nich odpowiednią piosenkę z Pop Playtime, wtedy go wypuścimy, bo to będzie znak, że... Zobacz, znaczy, wypuścimy, no zrobi jedno zadanie, znaczy, że jest szansa, że jest dobry po prostu, ale jeszcze nie wychodzi. Dobra, dawaj mu te cymbałki i zobaczymy. Proszę, może ostrożnie, bo on jest agresywny. Masz udowodnić, pokaż, że potrafisz zagrać. Spotify Playtime! Co to jest? Co to jest za piosenka? Hagi! Ej, on chyba zaczyna powoli rozumieć. Nie, jednak nie. On patrzy, do czego to służy, bo on to chce zabić chyba teraz. Może w ten sposób będziemy w stanie się z nim komunikować. Ej, dobra, patrz, to zaczyna brzmieć. To zaczyna, powoli to ma sens. Aha. Ej, co to ma być? To my do ciebie tak, a ty taki agresywny? Masz zagrać coś ładnego, rozumiesz to? Świnie. Ej, on jest taki On zrywa hak małych. Zostaw go. Zostaw tego małego Hagiego. A on wygłaszczy. Ej, muzyka w nim wyzwoliła instynkt macierzyński. Naprawdę, tak? On się nimi teraz opiekuje, widzicie to? On staje się dobry. Faktycznie, to może być instynkt macierzyński. To jest znak, ale wciąż jest przerażający. Ale mu śmierdzi z buzi. Może trzeba mu zagrać coś ładnego. Dobra, Hagi, masz przedostatnie zadanie. Musisz zmierzyć się ze mną w walkach bugibotów. Jeśli wygrasz, zdobywasz punkt. Tak więc to jest jeden ze sposobów, aby udowodnić, że jesteś człowiekiem. Masz. Tym sterujesz. Mordeczko! Masz to! Przestań porywać ludzi! Tym się bijesz, kto pierwszy przebije balona, uwaga. Ten wygrywa konkurencję! Na znak cymbałka! Cicho! Działaj! Dawaj! Przebije ci balon! Nie możesz oszukiwać, to jest najważniejsze! O, jak go goni! Dawaj! Sierpa mu! Atak! O, ale blisko! Dawaj, odwróć się! Nie, mój się nie chce odwrócić w ogóle! O nie! Prawie się wywaliłeś! Ostrożnie!
O nie! Co się stało? Co jest? Jak on to wygrał? Przecież to jest niemożliwe. Źle posterowałeś, ale takie są zasady. Nawet jak nie on rozwalił, tylko się popsuł twój balon, to przegraliśmy. Hagi zdobywa punkta. Gratulujemy. Co on robi? Ej, on próbuje się wydostać tym potem. Ej, ej, ej! Nie ma! Już, koniec, zabieramy mu tą zabawkę. Wiecie co? To chyba nic nie daje, panowie. Musimy przejść do ostateczności. To nie będzie do końca zadanie. Zamykamy go z najbardziej wściekłym i porąbanym kryminalistą, jaki kiedykolwiek istniał. Czyli Andrzej. Czyli z Jackiem Frostem. Tylko nie Jack Frost. O nie, nie. O nie, nawet Hagi się przestraszył. Dobra, słuchajcie, dzwonię po Jacka. Otwierajcie drzwi. Rzucamy tutaj Frosta. Dobra. Lecisz. No. Zamykamy. Zamykamy. Ej, co się dzieje? Nawet tu, co się co wy tutaj dzieje? Robicie? O nie! Patrzcie! Jack Frost terroryzuje Hagiego Wagiego. Nie ma mowy, było być dobrym. Było być dobrym Hagim, ej, naprawdę. Hagi, uwaga, o litość, to znaczy z człowiekiem. O nie, on mu pycha głowę do kibla. Zostaw go, Jack Frost! Nie bądź aż taki! Ej, dobra, idźcie po karabin, trzeba do niego postrzelać. Dobra, strzelam. Au, dobra, już. Dobra, zostaw tego Hagiego. No. Admiro, jeszcze go atakuje! Co tam się dzieje? Dobra, wiecie co? Też już jesteście tacy zmęczeni? No ja już też mam dość, naprawdę. Dobra, no to w takim razie idziemy sobie się wyprzekiwać. Przemek, zostajesz na pierwszą wartę. Ja? Proszę, czemu ja? Na wartę, dasz sobie radę. Dasz sobie radę, Przemek. Ale ja nie chcę. Dasz się tylko pilnować. Tylko masz ich pilnować, no naprawdę, na chillu. Dasz radę. Ale zmienisz mnie później. Nie! Strażnik. Co? Jest bardzo ważne. Wiesz, wycelu niego, bo on jest niebezpieczny. Tak, jest bardzo. Co? Oddawaj to! Ej! Jeżeli nas nie wypuścisz, to do ciebie strzelimy! Dobrze, dobra! Niech wam będzie! Trzymaj! Tylko spokojnie! Szybciej! Mam zakładnika! On ma mnie, ja mam jego! On ma broń, dobra, ma jego! Wychodźcie, ale oddaj broń! Oddaj broń! Ej! Na ziemię! Już! Ej, co tam się dzieje? Dobra, wychodzimy! Ej, co jest? Co tu się dzieje? Ej! Co wy tutaj? No co jest? Na ziemię! Leżeć! Na ziemię! I co teraz? Nie wiem! Która rozwali którą? Co on robi? Uspokoić się tutaj! Przytula się, ponieważ czuje bezpieczeństwo! Wypuśćcie mnie! Schowaj się! Wypuśćcie mnie! Co wy robicie?